Szanowni internauci, szanowni czytelnicy głosu, jak i również słowa swoje kieruję do mieszkańców, chciałbym Wam życzyć przede wszystkim, żeby ten nadchodzący rok był bardziej hojny niż ten, a nie mniej niż ten, który będzie w przyszłości. Chciałbym, by mieszkańcy w nadchodzącym roku 2010 byli zadowoleni z życia i myślę ze swojego miasta, a może bardziej dumni ze swojego miasta, które myślę, że mimo wszystko rozwija się i jest to widoczne.